No, więc mnie tak uczyli, że ten przekaz to on ma być taki jednorodny, zrozumiały, jasny, prosty, ale powinien być różnorodny, żeby się nie nudziło, więc ja nie powiem, że jest do kożuszka. 507-964-253-507-964-253. Proszę Państwa, dziennik Gazeta Prawna opublikował dzisiaj taki zapis rozmowy prezydenta z wydawcą Wall Street Journal. Myślę, że to warto przytoczyć, bo w TVN-ie to tego nie dadzą. Dzisiaj się mówi, że Władimir Putin przegrał wojnę, a jego porażką jest to, że do NATO dołączyła Finlandia. Chociaż przez lata społeczeństwo fińskie wahało się, czy powinno porzucić neutralność. Szanowni Państwo, Władimir Putin nie przegrał żadnej wojny. Ja mam nadzieję, że ją przegra. Na razie mamy sytuację, w której rosyjski walec miażdży Ukrainę. Codziennie giną setki ludzi na froncie. Przy czym Rosjan jest ponad 100 milionów, a Ukraińców jest niecałe 40 milionów. Sama ta różnica pokazuje, kto ma tutaj przewagę. Prezydent zwrócił również uwagę, że dla Rosjan ludzkie życie nie znaczy nic, a dla Ukraińców każde życie jest na wagę złota. Jest to inna kultura. Rosja jest mocarstwem nuklearnym, ma gigantyczne magazyny broni. Co z tego, że śmiejemy się, że wytacza czołgi z lat 60., skoro każdy czołg waży 50-60 ton. Jeżeli jedzie, to miażdży. Niezależnie od tego, czy jest nowoczesny. W ocenie prezydenta Putin przegra wojnę wtedy, kiedy rosyjska armia zostanie wyparta z uznanych międzynarodowo granic Ukrainy. Wtedy powiemy, że nic nie uzyskali w wyniku tej wojny, że ich plan zniewolenia Ukrainy się nie powiódł. Ambicje imperialne zostały ukarane, stracili setki tysięcy ludzi. Że porażką Putina jest też to, że kolejne kraje przyłączyły się do NATO, które jest silniejsze niż kiedykolwiek. Dzisiaj nie można tego powiedzieć. Jak dodał prezydent, wojna trwa. Rosja jest coraz bardziej zmobilizowana, rosyjska gospodarka przestawia się na tryby wojenne. Proszę nie wątpić, że potrafią wmówić ludziom propagandą, że mają zacisnąć pasa i nawet jak są głodni, to mają być dumni, bo Rosja jest wielka. Dzisiaj naszym wspólnym obowiązkiem jako wspólnoty Zachodu, którego Polska także jest częścią, jest wspieranie Ukrainy. Nawiązując do zbrodni katyńskiej, prezydent powiedział, że wszyscy wiedzą, że Rosjanie gwałcą, rabują, burzą, więc nikt nie musiał prosić Polaków, żeby pojechali na wschodnią granicę i wzięli Ukraińców do swoich domów. Nie budowaliśmy obozów dla uchodźców. W sumie od momentu rozpoczęcia wojny przez Polskę przejechało 12 milionów ludzi. Wielu Ukraińców całymi rodzinami mieszka w polskich domach, bo ludzie wiedzą, co to jest wojna i czym jest rosyjska agresja i okupacja. Wiemy, że tylko pokonanie Rosji sprawi, że będziemy bezpieczni. W pierwszej kolejności państwa bałtyckie i Polska, ale też kraje zachodniej Europy. Przypominam naszym niemieckim sąsiadom, że Rosjanie byli w Berlinie, kolegom z Francji. Przypominam, że w czasach napoleońskich byli także w Paryżu. To są słowa, które wypowiedział w wywiadzie dla dziennika The Wall Street Journal prezydent Duda. I bardzo dobrze, że on im tak mówi. Szukam, gdzie jest to, bo miałem przygotowane. O, mam. Aha, to za chwilkę powiem. Dobrze. Pani Małgosia Sprzyny. Kłaniam się, dobry wieczór. Halo, halo. Halo. Dobry wieczór, pani Małgosiu, tak słucham. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Ja dlatego dzwonię bezczelnie dzisiaj, bo wczoraj tak się załapałam na sam koniec króciusieńko, ale najważniejsze załatwiłam życzenia. To było dla mnie bardzo ważne. Ja tak sobie słucham tego Wałęsy. No co tu powiedzieć o tym Bolku? To tylko tak żałośnie westchnąć, że takie coś kiedyś było, jak to, prezydentem mojej przepięknej, kochanej ojczyzny. Ale powiem tak, nigdy nie zapisałam się do Solidarności, bo przyjaciółka, do której jeździłam do Włoch, mieszkała w Gdańsku, a jej mąż pracował na stoczni. I to, że był tym agentem, to już niektórzy gdańszczanie wiedzieli dawno. Jak się przyjrzałam, jeżeli mi ktoś nie pasuje, jak to mówią Włosi, primo sguardo, czyli pierwsze wejrzenie, to proszę państwa, nigdy się nie pomyliłam. I zawsze mówię tylko tyle. Tak wydutkali ci czerwoni Solidarność, właśnie przez Bolka, przez Tuska, panowie, liczcie głosy. Także nigdy się nie zapisałam i co, o jakie ja bęcki wtedy dostałam, bo ja zawsze wiedziałam, że to jest szuja i prędzej czy później wszystko wyjdzie na jaw. Długo żeśmy czekali, ale żeśmy się doczekali. Jak ja patrzę na tego biednego Tuska,
on się dwoi i troi, no i niech ma nawet 2 miliony na tym marszu. Ja powiem tylko tyle. Najgorsze, co mnie denerwuje, jak Szwaby nas uczą demokracji. Oni nas uczyli już tyle demokracji, myśmy przeżyli. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, tragiczna dla całego narodu, nie tylko Żydów, bo i Polacy, i Romowie, i różne nacje ginęły tutaj w obozach, nie mówiąc o tym, że w obozach też ginęli Niemcy na niemieckich ziemiach. Ale no co, no niech wszyscy lezą, to się okaże, jaka pójdzie Timur i jego komando. Będziemy wiedzieć właśnie ci, co chcą, żeby było jak było. Bo ktoś, kto kocha swój kraj, kto szanuje ojczyznę, traktuje ją jak matkę, to tam nie pójdzie. Pójdą ci właśnie czerwoni. Jak ja słyszę, że u nas komuna legła, to tak najchętniej dałabym z liścia. Nie legła. Jeszcze się ma lepiej niż kiedyś. Proszę popatrzeć na to towarzystwo. Na tę nowa lewica. Stare łoblica. Jak dzisiaj słyszałam, jak Cimoszewicz w Unii Europejskiej uczy nas demokracji. Ludzie, dajcie spokój. Przecież to czerwona gwardia wyjdzie właśnie 4 czerwca. I przyjrzyjcie się dobrze. Jeszcze tyle tego towarzystwa jest. Było, jest i będzie, jak Armia Czerwona. To nie zniknie ani za 10, ani za 30 lat. Mnie tylko jest żal mojej rodziny, że mnie już nie będzie, ale oni w tych paskudnych czasach, które się ciągną od nas od 1939 roku, będą musieli żyć. Także przyjrzyjcie się państwo dobrze. Wyjdzie ta czerwona gwardia na ulicę, a taki czarzasty będzie straszył, że prezydent Duda będzie pod Trybunałem Stanu. A gdzieś ty był, jak Jaruzelski zamordował 9 górników, a 23 jeszcze było ciężko rannych. Gdzieś ty był, komuchu. Dlaczego Jaruzelski nie był na Trybunale Stanu, co? A Kiszczak, a ta cała, a za Przemyka, a za Pyjasa, a za księży, a za ludzi, którym łamano kręgosłupy, za ten ścieżka zdrowia w Radomiu. Gdzieś ty był, ty komuchu. Teraz będziesz straszył? Myśmy nie z takimi wygrali. Nie z takimi. I wy nam nie podskoczycie. Trochę pofikacie, ale prędzej czy później przyjdzie na was koniec. Ja zawsze mówię tylko tyle. I przestrzegam mojego syna, że za każde łajdactwo się w życiu płaci. Mało lisowi? Popatrzcie państwo. Durczok, lis, mało mu jeszcze? Los już wyciągnął palec w jego stronę. I tak to będzie powolutku. Także nie przejmujcie się. Ja to, jak patrzę na to towarzystwo, to mówię, ale podskakujecie. Ale powyżej pępka i tak nic nie podskoczy. No i co? A my się przyglądamy i żyjemy sobie dalej. Przynajmniej mogę popatrzeć, no nie w lustro, bo teraz nie widzę, ale kiedyś. A oni, i wyjdzie taki czarzasty, on będzie straszył. A 5 milionów tarczy antykowidowej to kto zajumał, co? Czarzasty. A od Tuska zięć 1,5 miliona złotych. To się potem gwiazda Tuskowa chwaliła, że jej mąż kupił torebkę za 35 tysięcy. No, za moją krwawicę i mojej rodziny. I innych mieszkańców. Bo to z naszych podatków było. I także popatrzcie państwo dokładnie, jak będzie walił na przodzie Timur, a jego komando całe do tyłu. Także to będzie właśnie to, co mówicie wszyscy, co często słyszę i szlag nie trafia, że komuna się skończyła. Nie skończyła się. To będziecie widzieli na ulicach 4 czerwca. Także kłaniam się państwu. Życzę spokojnej nocy. Dobranoc. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Mogosiu. Pozdrawiam serdecznie. Zdrowia. To jest tak, no najkrócej mówiąc, że no co, no...
To, co jest tam ujawnione w najnowszym tygodniku Gazeta Polska, mówi o tym szyfrogramie, to o czym wszyscy już zdążyli opowiedzieć, nie chcę do tego wracać. To dużo mówi o tym, jak upadła ta komuna, ta, to, że Wałęsa, będący w Moskwie, chciał, żeby w tych bazach po tych sowieckich soldatach, no tak jak Rosjanie go namawiali, powstały te spółki. No to to świadczy najlepiej o tym, jak ta komuna upadła. Proszę Państwa, ta komuna upadła na cztery łapy i taka jest prawda. I tak to wygląda w dalszym ciągu, jak wygląda. A prezydent Duda, no z całą pewnością, to on nie zrobi kariery w TVN. Nie? Na pewno po tym wszystkim. Ta targowica w Brukseli, o której wspomniała pani Małgosia, ona cały czas atakuje, bo tam, ja o tym mówiłem w pierwszej części, tam się dzisiaj odbyła taka ta w trybie pilnym przeprowadzona debata na temat tego, jak to jest ta łamana praworządność, tak zwana praworządność w Polsce w związku z powołaniem tej komisji. Oni mają takie same komisje we Francji i tak dalej, i tak dalej. Nie będę Państwu cytował, nie denerwujmy się, bo to naprawdę nie o to chodzi. Wieczór ma być spokojny i miły, tak? Nie będę Państwu cytował, co tam te czerwone pająki opowiadały. Co Beata Szydło powiedziała z trybuny Parlamentu Europejskiego. Słuchając moich przedmówców, którzy zostali wybrani jako polscy europosłowie, zaczynam się zastanawiać, czy nie powinni przeprosić Polaków za to, że tutaj w Parlamencie Europejskim nawołują do rebelii w Polsce i wprost mówią o wyprowadzaniu ludzi na ulicę. Zastanawiam się, czy to już będzie praktyką, że będzie zezwolenie na to, ażeby w Parlamencie Europejskim w czasie wystąpień prowadzić kampanię wyborczą, bo jak odebrać te wystąpienia? Rozhisteryzowana wypowiedź pana Halickiego. Może pan powie, panie Halicki, o czym Tusk rozmawiał z Putinem w Sopocie na Molo? Bardzo proszę, ale przejdźmy do meritum. Czy wszyscy z państwa, którzy zagłosowaliście za tym, żeby ta debata się odbyła, znacie konstytucję? Czy znacie treść ustawy, o której debatujecie? I przede wszystkim, dlaczego sprzeciwiacie się powstaniu takiej komisji, które funkcjonują już w innych państwach, która między innymi funkcjonuje tutaj w Parlamencie Europejskim? Dlaczego bronicie ruskich wpływów, a nie bronicie interesów polskich obywateli, których jesteście reprezentantami? Wstyd, Sikorski, że byłeś kiedyś ministrem spraw zagranicznych. Wstyd, że na tej sali są premierzy, którzy kiedyś reprezentowali partie, które zaciągały w Moskwie pożyczki. Nie pamiętacie tego? Konstytucja w Polsce nie jest łamana. Nie jest łamane polskie prawo. Dobrze, że ta komisja w Polsce powstała, bo jeżeli mówimy o tym, jak są silne ruskie wpływy, to ta debata pokazuje, że są bardzo silne. No niestety one są bardzo silne. Jeszcze będziemy mieli na pewno wiele w związku z tym powodów do tego, żeby o tym ze sobą rozmawiać. Proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość zamieściło w sieci taki spot, w którym przytoczono wpis redaktora Lisa o Komorze i przypomniano, że w Auschwitz zamordowano ponad 1 000 000 osób podczas II wojny światowej, 6 milionów. Czy na pewno chcesz iść pod tym hasłem? Tak zapytano w tym spocie, odnosząc się do słów Lisa i zapowiedzianego na 4 czerwca marszu Tuska. Lis napisał, znajdzie się Komora dla Dudy i Kaczora. Uwaga, Telekino, pokażcie może ten spot, żeby nie było tak, że mówimy o czymś, a nie wiadomo o czym. Bardzo proszę. Czy na pewno chcesz iść pod tym hasłem? Tam się oczywiście wszyscy na to rzucili, na ten spot. No bo to tak jest, że jak Lis to napisał, to nikt się nie odzywał, a jak PiS zamieściło ten spot, no to od razu jest to świadczenie w sprawie tego spotu Muzeum Auschwitz, instrumentalizacja tragedii ludzi, którzy cierpieli, ginęli w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Po jakiejkolwiek stronie politycznego sporu uwłacza pamięci ofiar, to smutny, bolesny, niedopuszczalny przejaw moralnego, intelektualnego zepsucia debaty publicznej. Rzecznik Porozumienia Gowina Jan Strzeżek poinformował, że on składa zawiadomienie do prokuratury w związku z obrzydliwym spotem PiS, który depcze pamięć o zamordowanych w Auschwitz, złoży dzisiaj zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Nie może być zgody na wykorzystywanie ofiar w bieżącej walce politycznej. Ktoś, kto to robi,
na zawsze okrywa się hańbą. Zielony Tygrys, Władysław Kosiniak-Kamysz, napisał, że w obozie zakłady Auschwitz zginęło ponad milion ludzi. Wykorzystywanie tej niewiarygodnej tragedii do politycznych ataków, wzniecanie polsko-polskiej wojny jest skandaliczne, dyskwalifikujące. Podpis jest absolutnie haniebny. Tomasz Poręba odpowiedział, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, szef kampanii PiSu, oburzeni. Szkoda, że kiedy ikona PO Tomasz Lis wysyłał prezesa Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudę do komory, nie było żadnej reakcji. Dopiero jak to zobaczyliście, to do was dotarło? Jesteście hipokrytami. A prezydent Andrzej Duda we wpisie zamieszczonym na Twitterze napisał, że pamięć o ofiarach niemieckich zbrodni w Auschwitz jest święta i nietykalna. Tragedia milionów ofiar nie może być wykorzystywana w walce politycznej, to działanie niegodne i nie ma dla niego usprawiedliwienia. Ja bym powiedział tak, że to jest taka trochę grecka tragedia, dlatego że tutaj rację ma zarówno prezydent Duda, jak i europoseł Poręba, bo tego oburzenia po wpisie Tomasza Lisa nie było i w dalszym ciągu nie ma. Tam się odbywa taka manipula w TVN-ie, że oni pokazują, jak to cały świat, cała planeta jest oburzona na ten spod PiSu i tak dalej. Natomiast no, już tak nie pomagają tym lemmingom, żeby sobie połączyły te punkty. Nie mówią o tym, że przecież to Lis wywołał, tak? Nie PiS nagle wpadło na pomysł, że słuchajcie, jeszcze nie dawaliśmy Auschwitz w tej kampanii, to może coś damy takiego z Auschwitz. Nie, no najpierw był ten wpis Lisa, tak? Pani Teresa z Warszawy. Kłaniam się, pani Teresa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja już po pani Hani, pani Małgosi mogę tylko powtórzyć. Ja też. Tak jak kiedyś nam jeszcze na wycieczce w Rosji wyjechaliśmy kilkoma samochodami, bo tam była zorganizowana wycieczka przez Orbis w 1974 roku. Także to był zamierzchły czas. No i udało się na taką wycieczkę pojechać. No i pierwszy samochód został zatrzymany i pan milicjant tam, ja tłumaczył coś tam i zwrócił się do reszty. I wy to, że nikt nie wiedział, co chodzi, ale pierwszy samochód został obsztorcowany, a następnie i wy to, że. Natomiast ja tak jak popieram wszystko, co pani Małgosia i pani Kania powiedziały, bo jest to święta prawda, natomiast ja się w dalszym ciągu nie mogę domyślić, nie mogę zrozumieć w ogóle, jak to jest możliwe, że takiego człowieka jak pan Tusk, który od dawna twierdzi, że polskość to nienormalność, wolność to jest dominacja rosyjsko-ruska, dzieci to udręka, śledztwo smoleńskie oddał Putinowi, nawet jeżeli nie udowodnił się czarno na białym, że brał udział w jakichś tam kombinacjach przy tej katastrofie, to czarno na białym widery te śledztwo zetknął ze siebie, po prostu oddał Putinowi, więc czy to nie jest pierwsza podstawowa zbrodnia wręcz, zbrodnia przeciwko narodowi. Co jeszcze zrobił? No, wycofał tarczę antyrakietową, teraz podobno tą, którą mamy, będzie gorszej jakości niż tamta miała być. No i tak po kolei już oddał stocznię, zgodził się na rurę. No już ten pełen czołobitności adres w stosunku do Niemiec, to po prostu żenada. No żenada. Ale jeżeli ktoś popatrzy, w jakim stanie on to mówił, to mnie się wydaje, że to po prostu takie polecenie, że ma coś takiego wygłosić. W oczach jego wdzięczności nie widać, tylko jakiś taki stupor. No szczofrena, czuprynka, stupor w oczach i wyrazy wdzięczności do naszych zachodnich sąsiadów. Straszne po prostu. I to, co on w tej chwili wygaduje, to co dzień co innego, albo nawet tego samego dnia dwa razy co innego powie. Bo wydaje mi się, że on to musi mówić po prostu. Dostał zadanie wygrać tu wybory i co by nie zrobił. No, nie wiem, co na niego kto ma, czy Niemcy, czy Rosjanie, czy wspólnie. Ale po prostu wydaje mi się, że on nie ma wyjścia. On nie chce wygrać, więc dlatego robi różne głupstwa, żeby nie wygrać. Bo żaden inteligentny człowiek by się chyba tak nie zachowywał, aż tak irracjonalnie i tak, no, po prostu ja oczy otwieram i nie rozumiem tego. No ale mniejsza z panem Tuskiem, ja chciałam z kolei złożyć życzenia nie tylko redakcji, ale przede wszystkim dzieciom. Niech się, jutro mają dzień dziecka, niech się nie martwią, nie są dla nikogo udręką, zwłaszcza dla rodziców i dziadków.
mają się dobrze uczyć, mają dużo czytać, mają dużo śpiewać po harcersku dla ducha, dla ciała i dla ucha. I wtedy będzie wszystko dobrze i jak tylko odkleją się trochę od tych złych społecznościowych różnych mediów. Dziękuję serdecznie i dobranoc. Święte słowa, pani Teresu, święte słowa. Bardzo uprzejmie dziękuję. W imieniu wszystkich dzieci, i w imieniu wszystkich rodziców, i w imieniu wszystkich dziadków też, oczywiście. Gdyby się ich udało oderwać od tych smartfonów i tak dalej. Czy Tusk dostał zadanie, żeby wygrać? Nie, chyba nie. Z tego, co on robi, on dostał zadanie, żeby podpalić Polskę. Bo on to robi. On podpala Polskę. Z tym wygraniem wyborów... No dobrze, no będziemy jeszcze na ten temat rozmawiali, bo przecież wszystko przed nami. Ludzie, dajcie spokój. Petru wraca, no. Ach, to wszystko będzie inaczej wyglądało. To jest ten prawdziwy game changer. Powrót Ryśka. Proszę szanownych państwa, ja bardzo uprzejmie zapraszam na spotkanie z Maćkiem Kożuszkiem. Rozstajemy się. Do usłyszenia, do zobaczenia, do jutra.